Amelka ma na sobie 3 swetry, bluzę i kurtkę. Odwróć się jeszcze. Dwie godziny temu wylądowałyśmy i wciąż próbujemy się dostać do cioci. Ale już ostatnie metro. Bliżej niż dalej. Najdłużej ten pociąg z lotniska schodzi. Dojechałyśmy już do cioci. Pierwsze co oczywiście, kawa. Siostry znowu w Londynie. Teraz Amelka będzie kręcić mi włosy, bo ja nie potrafię sama. My się właśnie ogarnęłyśmy. Będziemy teraz szły po kawkę i na spacerek. Dzisiaj tak na spokojnie, bo już jest, nie wiem, nawet 16. Nie mam pojęcia. Też nie mam pojęcia. W każdym razie dzisiaj nam się nie chce. Wstałyśmy za wcześnie, potrzebujemy kawy i spacerku. Jest ładna pogoda, świeci słoneczko, więc idealnie. Let's go! Gotowe na przygodę. Ja nie jestem gotowa. Amelka wzięła mrożoną kawę. W październiku. Mimo, że jedziemy tylko jeden przystanek, to musiałam przyjść do góry. Nigdy w życiu nie jechałam tym autobusem, więc nie odpuściłabym sobie. Mam kawkę, Amelka z Maxem. Max to nasz wózek. Jesteśmy właśnie na spacerku. Amelka z Maxem zostaje na dole, a ja sobie wszedłam do góry i jestem przeszczęśliwa, naprawdę. Jestem w Londynie, jest jesień, mam kawkę, jadę autobusem, jestem z rodzinką. Nie mam w tym momencie żadnych zmartwień, absolutnie żadnych. Stwierdziłam, że będę nagrywać aparatem. Też Amelka trochę na mnie nakrzyczała, czemu tego nie robię. Więc tak, wróciłyśmy ze spacerku. Ciocia właśnie poszła na jakąś kolację. Max pojechał na boks i zostałyśmy same. Max jest u góry. A, Max jest u góry. On jeszcze nie pojechał? O, ciocia wróciła. Oj, ciocia wróciła. Wszystkich okłamałam. Ale zaparowała kamera przez ciebie. Spójrzcie, moja ciocia kupiła taką kulę, która wygląda dosłownie jak księżyc. Przepięknie to wygląda. A to przed chwilą powiedziała nam, że szła i znalazła na śmietniku. Wow. Dosłownie wow. Sobie właśnie siedzimy. Czekamy, aż Max wróci z boksu. Jest 21:23. Będziemy zamawiać jakieś jedzonko i oglądać 8 milę. Bo Amelka nigdy w życiu nie oglądała 8 mili. No nie. Przekonuje mnie to, że jestem Eminem. Fakt. To dość mocny argument. I ty mnie też uderzyłeś w głowę. Jeszcze znajdziemy jakieś perełki w lumpeksie. No, marzę o tym, żebyśmy znalazły... Marzę w ogóle o spodniach Moro. Luźnych, dużych spodniach Moro. To jest bardzo łatwe marzenie, a zarazem tak trudne. Przyszłyśmy zmyć makijaż, czekamy na jedzonko. Max. Max już wrócił, poszedł z ciocią, z pieskiem. I tak, będziemy oglądać film. Więc fajnie, taki rodzinny wieczorek. Cieszysz się? Jak się wyłoniłaś za mnie. O, może być i tak. Stałyśmy trochę później niż zamierzałyśmy. Chciałyśmy wyjść koło 10:30 z domu, jest 12. Czy ktoś się tym przejmuje? Absolutnie. Będziemy teraz jeść płatki. Jem bowla. Wow. Miałyśmy ogarnąć jeszcze moje przywolutowanie. Tak, ogarnąć. I tego nie zrobiliśmy, ale będą się bardzo mieszać pieniądze.
bo ja nie wiem, czy ty liczysz. Spokojnie, kochana, wszystko ogarniamy. Nie przejmuj się, to nie tak, twoje pieniądze, tylko moje. Tak, ale wydam przez to więcej. Oszukasz mnie. To jest ukryta kamera. Kiedy Klaudia tam przyjdzie? Nikt nigdy nie wie. Wrócę i ja nie będę wybrzydzać, kochana. Ubieram buty, ubieram siebie, ubieram Bowiego i idziemy na spacerek. Naprawdę nam dzisiaj bardzo długo wszystko zeszło, ale w sumie czy jest się czym przejmować? Nie. Przynajmniej jesteśmy wyspane, pełne energii. Z tą energią bez przesady. Przynajmniej jesteśmy wyspane i... Czy ty masz na sobie obroże? Masz, kochanie. Idziemy. Najlepsze jest to, że ja nie mam kluczy. Amelka gdzieś wyszła, a Amelka nie ma internetu. Ogólnie problemu nie ma, no bo te drzwi się same zatrzaskują, ale problem pojawia się w momencie, w którym Amelka nie ma internetu, ja nie mam kluczy, więc w sumie to jest mój problem, bo to ja nie wejdę, Amelka wejdzie, dobra, nieważne. Wyszłam i po drodze jeszcze zgarnęłam Amelkę ze sklepu cioci, bo znalazłam Amelkę. Mówiłam właśnie, że nie mogę cię znaleźć. Znalazłam Amelkę i idziemy razem na spacerek. Byłam u cioci koleżanki. Jak było? Spoko. Kroiła jakiś krupnik dla mnie. Krupnik? Nie. Okej. Okay. Ale kawy ci nie dała. Musimy się przejść po. Wypiłaś kawę? Nie, ciocia wypije. Myślałam, że wypiłaś kawę beze mnie i aż mi serce mocno zabiło. Nie. Codzienna wizyta u fryzjera. Ciocia napisała, że zrobiła krupnik i że możemy... Aha, weźmiesz miski dwie? Co? Chcesz zjeść krupnik? Ja nie lubię. To weźmiesz jedną dla mnie. Ty napisała, że zrobiła krupnik. Do sklepu na dół na krupnik? No. Na chwilkę, zjem tylko. Dobra. Bo ciocia napisała, że ugotowała pyszny krupnik i że możemy zejść, jeśli chcemy. Nie. A chcemy. Ja chcę. A jakąś większą? Super. Tak. Chciałyśmy trochę wcześniej wstać, ale nie wyszło. Ale plany były. Melka myśli, co by chciała kupić. Proszę o to. Tutaj nas zostawiła na chwilę, bo musiała paść na chwilę pozwolić do mieszkania i powiedziała, że mamy tutaj być i jak ktoś przyjdzie, to mamy obsłużyć. Tak powiedziała? Tak powiedziała. Zapomniałam, że jesteśmy w sklepie. O kurczę. Tak, jesteśmy w sklepie. Bardzo ładnym swoją drogą. Moim zdaniem ten sklep jest tak śliczny. Dobra, zacznijmy od początku. Zapraszam do mojego sklepu. Witam panią. Na co ma pani dzisiaj ochotę? Proszę zamknąć drzwi. Proszę. Jest zimno, ciepło. Na co ma pani dzisiaj ochotę? Mogę pani zaproponować wszystko. Co pani dusza pragnie, wszystko tutaj znajdziemy. Chcę kubek. Jaki kubek by pani chciała? Już. O, tak. Ej, mamy to kubki w domu. Mamy. One są stąd? Tak, ciocia nam da. Naprawdę? Naprawdę. Ja też go mam. Mam ten różowy. I ukradłaś nam tak właściwie. Tak, znaczy ukradłam. Pożyczyłam. Tak. Mama czeka na zwrot. O, wow. Ale fajnie. Słuchajcie, nie, teraz już tak całkiem poważnie. Ja jestem zakochana w tym sklepie, naprawdę jestem zakochana. Tu jest tak pięknie, tu jest tak estetycznie, to tak bardzo pasuje mi wszystko do siebie, że... Bardzo ładnie wyglądasz na tle tych orzechów. Tak, a na tle puszek? Sprawdźmy to. Pasuje ci to wszystko. Do koloru oczu. Do oczu? No. Wow. Czy to jest darmowa reklama? To jest nie taka darmowa, to jest reklama za krupnik, moja droga. Ja dostałam krupnik za tą reklamę. Witamy panią w naszych skromnych progach. Czego pani sobie życzyła? Dużo radości, miłości, szczęścia. Wszystko pani damy. Teraz najlepsza część każdego dnia, czyli idziemy po kawę. Idziemy po kawę. I mamy ogólnie taki dzień, że po prostu sobie spacerujemy. Odwiedzamy lumpeksy jakieś, które nas interesują. Czekamy na nasze kawy. Nie do wiary, że Amelka wzięła dosłownie. Jest 11 stopni na zewnątrz, jest bardzo zimno. Amelka wzięła frapę. Mrożone. Całe życie.
Ale czemu nie mogę? Ja się nie mogę doczekać między innymi, aż ta kawa mi odciepli ręce. A ja bardzo... Nie, bo od ciepłego mleka jest mi niedobrze. Nie wiem, wyszłyśmy właśnie z metra. Chciałyśmy jechać do parku. A jesteśmy przy Big Benie. Co się wydarzyło? Jesteśmy po zupełnie innej stronie Londynu niż chciałyśmy być. Vlogi, vlogi, baby. Nie wiemy, jak się tutaj dzisiaj znalazłyśmy. Nie planowałyśmy tego, planowałyśmy właśnie być w parku i w lumpeksie. Tak też wam mówiłyśmy. Nie jestem pewna, czy nie jesteś czarną plamą. Okej. Poczekaj, halo? Trochę. Widać mnie? Czy narzekamy, że tu jesteśmy? Nie. Czy chciałyśmy tu być? Nie. Czy jesteśmy szczęśliwe, że tu jesteśmy? Tak. Zrobiłyśmy szybkie zdjęcia, nagrałyśmy filmik i teraz wybieramy się do parku, do którego planujemy dotrzeć od jakichś 4 godzin. Może się w końcu uda, a może nie. Nie wiadomo. Nasza wycieczka po lumpeksach skończyła się na tym, że byłyśmy w jednym na samym początku dnia. Teraz idziemy, już dzisiaj odpuszczamy park. Bo już jest za późno, zaraz będzie zachód słońca, więc to jest bez sensu. I idziemy na cynamonki. Mega jesień. Szczęśliwa. Trochę się zasiedziałyśmy. Ale chyba tego potrzebowałyśmy. Żałuję, że nie przyszedłem. Możemy wciąż tutaj przyjść. Nie dziś. A może za tydzień. Przez chwilę w ogóle ogarnęłyśmy. To znaczy kolega nam powiedział, że jest dzisiaj mecz. Bo wracamy. Ale przyszłyśmy stamtąd. Nie, przyszłyśmy stąd. Okej, może ty masz rację. To przejdźmy jeszcze raz. Kolega nam powiedział, że jest dzisiaj mecz. Ale nie ma już biletów na sprzedaż. Są tylko takie z drugiej ręki i są dość drogie, więc odpuściłyśmy. Ale trochę się już nastawiłam w momencie, w którym szukałam tych biletów. Więc szkoda. Szkoda, bo poszłam sobie na taki mecz. No w ogóle jesteśmy... nie wiem, o co chodzi, ale jest tutaj strasznie jesiennie. Bardzo ładnie. Zimno. Tylko po prostu bardzo mnie to tak i zimno. Ale to można się łączyć właściwie. Fakt, aczkolwiek... Jesteśmy jakby po prostu parę dzielnic dalej. I dlaczego tutaj jest jesień, a tam u cioci nie ma jesieni? Nie wiem, choć się domyślam. Ciocia właśnie robi nam kolację, robi jakieś pyszne zapiekanki. Ja przyszłam do łazienki i będę właśnie prała moje spodnie. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej plamy, to jest kawa, więc może być ciężko. Będę prała spodnie, Amelciu. Zapraszam Ciebie. Podróż. Dokuś. To nie jest aż taka duża plama teraz już, prawda? Jak ja mam to wyprać? Muszę się do czegoś przyznać, ja nie umiem prać. Dobra, najpierw to zmoczymy. Czym ja mam to umyć? Dopiero zauważyłam. Spójrzcie, co ciocia dzisiaj kupiła. Pumpkin spice mydło. Mogę to tym mydłem umyć? Mam nadzieję, że ciocia tego nie ogląda. Jak ciocia to ogląda, to się przeżegna. Przepiękne. Chcę takie do domu. Słucham. Może przede wszystkim... To ja bym pierścionki ściągnęła. Ten mydło pomóc? Okej. Ja się może wyleję sobie... Czemu nie wylejesz wtedy płynu do prania? A skąd? Nie wiem, spytaj cioci. Ale ładnie teraz moje spodnie pachną pumpkin spice. Ale nie są w pranach.
czemu to zakryłeś dżungię? A jak mam robić? Pomożesz mi. Widzisz, moje spodnie teraz błyszczą. Wiesz co, a możemy to jednak wstawić do pralki? To tu mnie. Też bym chciała, Amelka. Uwierz mi, że też bym chciała. Chciała być na meczu. To prawda. Cześć, nie widzieliśmy się cały dzień, skarbie. Cool. To jest ocne? Dzisiaj wstałyśmy znowu trochę później. Ja już jestem gotowa, czekam teraz na Amelkę i będziemy wyruszać. Pewnie przystanek kawa, później lumpeksy, realizujemy plan z wczoraj. Jednocześnie jest mi przykro, że jest już zimno, a z drugiej strony kocham to, że mogę nosić czapki zimowe, kocham czapki zimowe naprawdę. Wow, ale piękna pani. Zbieramy się za Amelką do wyjścia. Czemu w sumie jeszcze nie wyszliśmy? Amelka ładuje telefon. Jest przepiękna pogoda i jest w ogóle bezchmurne niebo. Jezus, jakie te domy są cudowne. Ślicznie, co? Jak bardzo. Jest tutaj przepięknie. Marzę o tym, żeby tu zamieszkać. Znalazłyśmy jakiś lumpeks, który się nazywa retro, więc może tutaj coś znajdziemy. Dobra, weszliśmy do jakiegoś drugiego. Generalnie dzisiaj jesteśmy w poszukiwaniu moro spodni. Szukałam moro. Moro znalazło mnie. Wow. Powiem wam, że totalnie nie wiem, co o nich myślę. W sensie, chyba są fajne, ale nie wiem. Właśnie kupiłam dwie tak fajne rzeczy, że... Pomijając, że jesteśmy w przepięknej dzielnicy... O, postawię was tutaj, chcę wam pokazać, jak śliczną bluzę kupiłam. Tylko nie wiem, gdzie was postawić. Może tutaj. Spójrzcie na to. Dobra, pokażę wam jeszcze jedną rzecz, którą kupiłam. Outfit check! Dotarłyśmy do cioci, idziemy jej dać bluzę. Jak byłyśmy w tym vintage shopie, to wysłałam zdjęcie... Aha, schowałam klucze. Wysłałam zdjęcie i ciocia powiedziała, że też by chciała tą bluzę, tylko że w wersji czarnej. Jesteśmy! Hej! Zobaczcie, jakie mam spodnie. Mamy bluzę. Super w niej wyglądasz. Amelka, gdzie jesteśmy? W dzisiejszym odcinku jesteśmy w Soho. Witamy na święta w Soho. Idziemy właśnie do kawiarni Blank Street. Następnym przystankiem będzie Urban Outfitter. Chodźcie za mną! Mi się bardzo podoba. Czy mogę was tu postawić? Oczywiście, że mogę. Chyba ją wezmę. Co sądzimy? Szał zakupowy skończony. Teraz idziemy do parku. Mogłyśmy podjechać metrem, ale wybrałyśmy trasę pieszo. Będziemy szły 40 minut, ale wyszło słoneczko, przestało padać, więc uważam, że idealnie. A po drodze może natkniemy się na jeszcze jakieś ładne miejsca. Zobaczymy. Yo. Słuchajcie, w końcu po 4 dniach dotarłyśmy do parku, do którego chciałam pójść. To był mój główny cel? Tak, to był mój główny cel. Dotarłyśmy tutaj dopiero po 4 dniach.
my w naszych nowych zdobyczach. Przeszczęśliwe, trochę głodne, trochę zmęczone. Może nagrać ten trend. Ale szczęśliwe. Jutro musimy być na lotnisku o 6, więc o 4:30 będzie jakiś kolega cioci po nas. I co się dzieje? Ja chciałam to wyłączyć. Otworzyć? A. Jutro musimy być na lotnisku o 6, więc o 4:30 będzie po nas jakiś kolega cioci. I nas zawiezie na to lotnisko. Myślę, że to będzie ciężka podróż. Bardzo nie chcę stąd wracać. Czuję się tutaj wspaniale. Jest mi tutaj idealnie. W ogóle kocham być z ciocią, kocham być u cioci, kocham to miasto, kocham wszystko tutaj, naprawdę wszystko. Ciebie też, Amelciu. Podgrzałaś sobie? Tak. Właśnie z Amelką będziemy sobie włączać coś na YouTubie i będziemy jeść. Amelka próbująca upchać wszystko i nowe rzeczy do plecaka, to moje ulubione zwierzę. Nowe rzeczy? Nie spakowałaś jeszcze nowych rzeczy? O nie. Nie, ale to wszystko muszę mieć na sobie. I jeszcze to, co masz na sobie teraz. Ja mam aktualnie dwie koszulki, bo było mi zimno. To jutro ci nie będzie zimno.